W najnowszym odcinku The Voice of Poland, który odbył się w sobotę 14 września na antenie TvP, doszło do zdarzenia, które wywołało niemałe poruszenie. Kontrowersję wywołała jedna z uczestniczek, która swoim nietypowym występem zaskoczyła zarówno jurorów, jak i widownię. Nowy jurer Kuba Badach wyraźnie nie wiedział, jak zareagować na to, co zobaczył na scenie. Uczestniczka w ramach przesłuchań w ciemno zaprezentowała bardzo osobliwą interpretację popularnej piosenki, co było dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Jej występ charakteryzował się unikalnym stylem i odważnym przekazem, który nie wszyscy odbierali pozytywnie. Dodatkowo, powrót Michała Szpaka jako mentora wzbogacił program o jego charakterystyczne podejście do roli, co było widoczne zwłaszcza w jego interakcjach z Aleksandrą Kwaśniewską. Mimo że obecność szpaka zazwyczaj przyciąga uwagę, to tym razem to uczestniczka stała się głównym punktem dyskusji wśród publiczności. Reakcje na jej występ były mieszane, z jednej strony budząc zdumienie i krytykę, a z drugiej strony stając się głównym tematem rozmów w mediach społecznościowych. Kontrowersyjny występ tej uczestniczki bez wątpienia przyczyni się do wzrostu zainteresowania programem w przyszłych odcinkach. Wydarzenia na scenie The Voice of Poland często wywołują emocje zarówno wśród jurorów, jak i widzów, a ostatni występ 20-letniej Sony wyjątkowo poruszył publiczność. Wybierając utwór Sanach, Sonia zaskarbiła sobie sympatię Michała Szpaka i Kubę Badacha, co zaowocowało tym, że wszyscy trenerzy obrócili dla niej swoje fotele. Jednak to, co miało być triumfem młodej artystki, szybko zamieniło się w kontrowersję. Podczas gdy Michał Szpak i Kuba Badach starali się przekazać Soni swoje doświadczenia i rady, jej reakcja była nieoczekiwana. Ignorując wskazówki Kubę, Sonia wybuchła śmiechem, co wywołało zdumienie i oburzenie zarówno wśród obecnych na sali, jak i oglądających program. Szczególnie reakcja Badacha, który wyraźnie był zaskoczony i zaniepokojony tym zachowaniem, podkreśliła nietypowość sytuacji. Komentarze na temat jej zachowania pojawiły się szybko w mediach społecznościowych i nie były łaskawe. Widzowie wyrażali swoje zdziwienie i rozczarowanie, opisując Sonię jako zadufaną w sobie i krytykując jej brak szacunku dla doświadczenia mentorów. Maciej musiał, prowadzący program, również nie krył zdziwienia, podkreślając wartość rad Kube i wskazując na potrzebę pokory i szacunku w branży muzycznej. Takie sytuacje w The Voice of Poland pokazują, jak różnie mogą zachowywać się uczestnicy, co nie tylko wpływa na ich własną drogę w show, ale także na odbiór publiczny i reakcje widzów. Czy Sonia zdoła odzyskać sympatię publiczności i nauczyć się cenić radę doświadczonych artystów, czy jej droga w muzycznej karierze będzie utrudniona przez ten incydent, pozostaje otwartą kwestią.